komendant główny nagrodą wyróżnił jednego funkcjonariusza, a komendant stołeczny wyróżnił ich siebie. Jeżeli mówiliśmy o nagrodach, teraz powiedzmy o dyscyplinie. Dyscyplina się klasowała, uważam osobiście, na dobrym poziomie. Mieliśmy tylko jedno wszczęte postępowanie dyscyplinarne, gdzie dwie osoby w stosunku do dwóch osób została wymierzona kara dyscyplinarza. Skargi do komendy powiatowej przedstawiają się następująco. Jest to porównywalna skala jak do roku 2021. Z 66, które wpłynęły do komendy, potwierdziło się 9. Mamy tutaj BHP, czyli higiena pracy. Odnotowaliśmy 9 przypadków, gdzie policjant w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uległ wypadkowi. Jeżeli chodzi o sytuacje związane z szkodami w pojazdach, w transporcie, to było ich w 2020 roku od 3 mniej niż w 2021. Tutaj z winy czy policjantyna tylko i mówimy o kryminalizacji. Osób poszukiwanych mamy wzrost, mamy uzupełnione wakaty w służbie sztabu, gdzie policjanci praktycznie codziennie zatrzymują osoby poszukiwane, odbywające się przed organami ścigania, które mają nakazy do prowadzenia do aresztu śledczego bądź zakładu karnego. W Sądzie Powiatowej Policji codziennie na terenie Pruszkowa średnio na dobę jest aktualnie 37 interwencji różnego rodzaju, tak? Od tych najprostszych do ciążliwych interwencji. Stąd to wszystkie interwencje, tak? Które podejmują policjanci patrolówki ruchu drogowego oraz dzielnicowi. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie na terenie miasta Pruszkowa nałożyła mandatów. To się przedstawia, proszę spojrzeć na kwotę. Ta kwota jest, pomimo tego, że mandatów jest mniej, o wiele znaczniejsza, ale to jest tylko z uwagi na to, że zostały wprowadzone przepisy rygorystyczne, kwoty mandatów wzrosły. Miasto Pruszków dzieli się na 9 rejonów. Każdy rejon ma przypisanego swojego dzielnicowego. Państwo mogą się spotkać z dzielnicowymi, prawda, nie ma ich wszystkich, ale 5-6 mamy, więc zawsze można wymienić spostrzeżenia z danego rejonu. Schematycznie wygląda to następująco, taki jest podział. Ten podział Państwo mogą znaleźć w takiej aplikacji jak moja. Warto ją sobie zainstalować do smartfona. Bo wpisując tylko ulicę, od razu wiemy, kto jest dzielnicowym na danym rejonie. Marszałek miejską i wiem, bo na bieżąco, czy to pan komendant, czy funkcjonariusze rzeczywiście bardzo cenią sobie współpracę z naszą pruszkowską policją. Za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Natomiast no, tutaj w tych takich statystykach, co bardzo mocno pokazało i w jaki sposób zrobiło wrażenie, to szanowni państwo, że pomimo zmniejszenia mandatów ta kwota wzrosła. A tutaj z panem komendantem wymieniłem dwa zdania w tym temacie. To od września, tak, mamy nowy taryfikat, także ciekawy jestem, jak będzie wyglądała sytuacja, jak będziemy taką debatę robili w przyszłym roku.